Powiedziałbym, najmniej z tego było kolportażu takich już wykonanych materiałów, raczej przygotowanych do druku. Ja potem troszeczkę powiedzmy na tym zwykłym powielaczu miałem takie kontakty, ale zacząłem się specjalizować i u takiego jednego pana Nawrockiego, w jego domu miałem pierwsze szkolenie, tam był zresztą, chyba był Burzek, ale nie pamiętam tego, na pewno ci koledzy, których wymieniłem, no i żeśmy się tam uczyli sitodruk, jak to się robi, no jak robi się farby, no po prostu techniki, normalnie żeśmy się uczyli techniki. Mieliśmy kolegów, którzy naświetlali sito. Tworzyliśmy też taki krąg ludzi, którzy nie tylko drukowali, ale też musieli zorganizować to wszystko. To znaczy ktoś komuś musiał zawieźć sito, odebrać naświetlone, no i tak dalej, i tak dalej. To była fajna robota, bo zdawało się zupełnie niezłych wariatów w czasie tego. Zaczęło się od Gliwic, a potem się troszkę pączkowało. Jeździli, znaczy już później ja sam bez żony, bo żona już nie jeździła, ale z kolegami nowymi, którzy tam to sztusowali. Jeździliśmy do Będzina, do Jastrzębia, do Dąbrowy Górniczej. W każdym razie już był taki zestaw. I ja potem z tego wszystkiego, powiedziałbym, stałem się takim instruktorem sitodruku. No i uczyłem kolejnych ludzi, jak to robić. Kolportaż to było jednak przewożenie pewnej masy. Z drukarni trzeba było to odebrać. Mieliśmy taką drukarnię u takiego Achima w Sośnicy. Pracownik kopalni Sośnica, taki dobry Ślązak. I to żeśmy tłukli u niego. No ale jakbyśmy natłukli tego dużo, trzeba było to w auto i gdzieś tam potem, no i tak dalej, i tak dalej. No auto to wtedy, ja miałem syrenkę. Wożąc taki materiał właśnie z Sośnicy od Achima. Syrenki miały to do siebie, że się psuły i urwało mi się koło w Sośnicy. Komórek nie było, to więc musiałem zakombinować. Pełno w bagażniku było materiału. Musiałem zakombinować, pojechać do Mariana Maciejczyka. On przyjechał swoim samochodem, przeładowaliśmy to wszystko, zanim pojechałem do mechanika, żeby mi ściągnął auto. Z takich różnych rzeczy było dużo. No. Woziliśmy same też powielacze, to były ciężkie jednak maszyny. Kolega wiózł powielacz do Jastrzębia, no różnie. Ja z powielaczem to był taki problem, że ja właściwie poszedłem siedzieć za jeden z powielaczy ściągany z Gdańska. Przewieźć to trzeba było, maszyny trzeba było w jakiś sposób dostarczone z zewnątrz, też po kraju poprzewozić. Więc to była taka robota, powiedziałbym, dość. Maszyny się psuły. Trzeba było też znaleźć mechanika, który to naprawił, części do tego. To taka była siatka już ogólnopolska. Natomiast maszyny przychodziły z zewnątrz, spoza Polski.